jeszcze na torze na Węgrzech w roku 2018, więc jest to powrót do tej samej lokalizacji po 6 długich latach przerwy, ale jak widać ten tor, ta miejscówka i ci kibice potrzebowali właśnie takiego eventu, więc nas niesamowicie to cieszy. Zresztą mamy nocną rundę z super publicznością, niesamowite pojedynki, a mówiąc o niesamowitych pojedynkach, wracamy teraz do przejazdu One More Time, czyli Piotr Więcek kontra Jack Shanahan. No i co, znowu Piotrek, trzymamy kciuki. Trzymamy wszyscy mocno kciuki, żeby Piotrek pojechał po prostu bezbłędnie. I myślę, niech po prostu jedzie swoje. Tak, niech jedzie swoje, niech jedzie tak jak podczas wczorajszych kwalifikacji, żeby tutaj tylko nic się nie wydarzyło i jak było wynik, myślę, że będziemy spokojni. Spokojni, dokładnie. Oczywiście Piotr Więcek w barwach World House Toyota Supra MK5 2JZ. 2JZ także pod maską Jacka Shanahana w GT86, ale mam wrażenie, że takim zawodnikiem, który... No, ciężko to oceniać w ten sposób, który ma większe ciśnienie po tym, co widzimy na kamerach, ale że raczej był to Jack Shanahan. Piotrek skupiony wyraźnie, ale tak z silną krwią. Miejmy nadzieję, że pojedzie i z fajerwerkami. Od razu piękna inicjacja. Piotrka jest tam blisko. Jack Shanahan, Piotrek teraz mam wrażenie, daje radę odskoczyć. Mamy kontakt. Piotrek uderza w ścianę. Pytanie, co tam się wydarzyło. Teraz ciężko to zanalizować. Tam doszło do podprostowania, czy do wyzerowania. Na szczęście nic tam się nie stało, ale tutaj Marek pokazuje, no, że mogło być zero niestety w tym przejeździe, no bo chyba był nawet opozyt drift przez chwilę, ale z jaką prędkością w ogóle Piotrek był w stanie powrócić do driftu? No, bo... Jack, że tam w niego nie uderzył. To tak, całe szczęście, że raz, że Jack nie uderzył, a dwa, że Piotrka w ogóle nie wciągnęło przodem, że odbił się tyłem. Tak. Zaraz będziemy to dokładnie widzieli. Za szeroko, ciekawe. No, szeroko. Myślę, że tutaj widoczność... Uderzył, trafił. No mamy odprost, no tu jakieś wątpliwości. Tak, tutaj nie da się go nie zauważyć. Co prawda jak oglądaliśmy to, o no, był z metr za głęboko, ale tak dosłownie śmignął po tej ścianie, zdjął banery tylko. No tutaj Piotrek już zbliżając się do tej zony szedł na tyle szeroko. Tak. Znaczy poza kwestią, że szedł za szeroko, to trzeba pamiętać, że na tamtej części już nie ma takiej przyczepności. Tam tak. Już jest brud i zużyte. Nie ma z czego odepchnąć. Opony wylatujące na zewnątrz i nie ma się auto z czego odepchnąć. Jakby tam była przyczepność, to myślę, że jest cień szansy, żeby przejechał po prostu ze zderzakiem wciśniętym w ścianę, ale bez takiej zmiany kierunku, ale... No tutaj też koło. Koło też na pewno. Koło dostało, ale... Tak jakby. Lampy są całe. No ale to jest niestety też wada samochodu z krótkim tyłem po prostu, że jak się przestrzeli od dosłownie paręnaście centymetrów, no to... No już nie ma tego tyłu, który można ugiąć, zostawić na ścianie i się odepchnąć po prostu, tylko uderza się już kołem. No właśnie, to jest taka sama sytuacja jak i w Toyocie GT86, że... Albo w Gierze. Albo w Gierze, bo jeszcze jadąc pod kątem, to praktycznie każde spotkanie ze ścianą, no to jest po prostu spotkanie z kołem. Jeśli mamy tam ściany betonowe, no to automatycznie nie mamy felgi, nie mamy zawieszenia. Tutaj całe szczęście mamy ściany wyłożone oponami i one trochę zamortyzowały. I teraz patrzymy na drugą część tego przejazdu. Teraz Piotr Więcek będzie na pewno wściekle atakował Shanahan już w trasie. Piotrek znowu szeroko, mam wrażenie, ale pięknie przekłada się na zderzak do Shanahana, bo już teraz nie ma nic do stracenia. I czyśmy się obserwowali najlepszego Chase Rana przez weekend. Jest taka szansa, jest tam cały czas. I teraz piękna jeszcze przekładka na Jacka Shanahana. Piotr Więcek. Nie no, przejazd przepiękny. I chyba takiego Chase'a jeszcze nie widzieliśmy z taką agresją, z takim jadem. No ale Piotrek już... No. No to jest też taka sytuacja, o której właśnie też wcześniej rozmawialiśmy, że jak w pierwszym przejeździe z jeden z zawodników właśnie uciekający zrobi zerowy błąd, no to w tym drugim przejeździe no to już jedzie na 150%, bo wie, że nie ma nic do stracenia, że i tak ten przejazd jest przegrany, no bo wyzerował w pierwszym przejeździe i myślę, że to też Piotrek poszedł po prostu wszystko, no bo wejście w trasę wyglądało tak, jakby też miał w tą ścianę wlecieć, tak, też tak. Był dużo szerzej niż Jack Shanahan, więc tam myślę, że było bardzo blisko, bo pewnie tego nie zobaczymy, bo było tak duże zadymienie, że żadna kamera na pewno tego nie uchwyciła, że przy drugim przejeździe Więcek też był przy samej ścianie, ale no takiej agresji, takich przekładek, no, takiego właśnie Piotrek, którego chcemy oglądać, na którego myślę wszyscy też fani czekali po tej, można powiedzieć, takiej długiej przerwie, może nie tyle przerwie, ale co okresie, który został poświęcony na wjeżdżanie się w to auto. Nie, no ja myślę, że takimi przejazdami Piotrek po prostu udowadnia, że przesiadka w Toyotę Supra to był dobry wybór i tutaj na